wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Z tej strony Edyta i w dzisiejszym filmie zabieram Was na wycieczkę po Muzeum Historii Naturalnej. Jest to jedno z największych i zdecydowanie najczęściej odwiedzane muzeum w Londynie. A dlaczego? To dowiecie się właśnie z dzisiejszego filmu. Tak więc serdecznie zapraszam do oglądania. Wejście do muzeum jest darmowe, ale możecie złożyć taki datek w wysokości 5 funtów. Możecie płacić gotówką albo kartą. Oraz za funcika możecie sobie kupić taką mapkę. To serdecznie polecam. Te mapki można znaleźć w różnych miejscach, tak jak na przykład w tym stędzie tu przede mną. I tu jest właśnie mapka, jest rozpisane wszystko, co gdzie się znajduje. A teraz przejdziemy się po każdej sekcji i pokażę Wam, co tu jest. Na początek kilka faktów na temat samego muzeum. Jeśli chcecie więcej szczegółowych informacji, to polecam odwiedzić ich stronę internetową albo po prostu Wikipedię. Tam na pewno znajdziecie dużo, dużo informacji. A więc tak, w skrócie, to Muzeum Historii Naturalnej było kiedyś częścią British Museum, ale wraz z jakby wzrostem, z powiększaniem się kolekcji, nie było tam już miejsca, więc postanowili wybudować osobny budynek, który cały czas był jeszcze jakby częścią tego British Museum, a już bodajże od lat 90. jest jakby osobnym bytem. I tu właśnie w tym Muzeum Historii Naturalnej jest ponad 80, żebym nie skłamała, 80 milionów eksponatów, które są podzielone na takie 5 głównych grup. I ja właśnie dziś tak krótko przejdę po tym całym muzeum i pokażę Wam wszystkie działy. Jeśli chcielibyście się tutaj wybrać, polecam tu przyjść co najmniej na kilka godzin. Ten filmik będzie oczywiście krótszy, nie będę rozciągać go do kilku godzin, ale tak jak mówiłam, te działy są naprawdę rozbudowane. Najbardziej popularny jest ten oddział z dinozaurami i on naprawdę robi fajne wrażenie, szczególnie dla dzieci, więc serdecznie polecam. Co więcej, sam budynek jest przepiękny, zarówno wewnątrz, jak i z zewnątrz. Później pokażę Wam, jak wygląda z zewnątrz, ponieważ musiałam wchodzić innym wejściem, to główne jest teraz w remoncie i jest zamknięte, więc wchodzić tak z boku, w związku z czym nie mogę Wam pokazać jakby całej okazałości tego pięknego budynku. Natomiast wewnątrz, tak jak widzicie, jest tu naprawdę przecudownie i to wnętrze było jakby planem filmowym kilku filmów, seriali czy też jakichś innych produkcji. Tak jak wspomniałam, więcej takich szczegółowych informacji znajdziecie na ich stronie internetowej i tam serdecznie Was odsyłam, ponieważ ten filmik nie będzie takim filmem dokumentalnym. Raczej będzie to rozrywka i pokażę Wam właśnie, czego możecie się tu spodziewać i dlaczego uważam, że jest to takie obowiązkowe must see, jeśli przyjeżdżacie w odwiedziny do Londynu. Wchodząc do muzeum główną bramą, wita nas Hope, czyli 25-metrowy szkielet płetwala błękitnego, który wisi tutaj od 2018 roku i zastąpił swojego kolegę Dippy. Dippy to dinozaur, który teraz zwiedza sobie Wielką Brytanię i odwiedza inne muzea na wyspach, natomiast jego miejsce zajęła Hope. Powiem Wam, że robi wrażenie, ten szkielet jest ogromny. Wspomniałam wcześniej, to muzeum podzielone jest na takie kilka głównych grup. I tak wygląda mapka, możecie sobie zobaczyć, jak to wszystko jest tu rozbudowane. My jesteśmy teraz w tym miejscu i teraz będziemy szli w kierunku dinozaurów, a później przejdziemy jeszcze przez te inne działy, tak więc oglądajcie do końca, żeby zobaczyć, co tu w tym muzeum można znaleźć. Jeśli chodzi o te eksponaty, to z tego co wyczytałam, są one naturalnych kształtów i są jakby prawdziwą kopią tych kości znalezionych, które oczywiście nie są tu na ekspozycji, ponieważ są zbyt cenne, a te imitują je jeden do jeden. Dodatkowo tutaj w wielu miejscach właśnie w muzeum, na przykład tu, gdzie są dinozaury, są takie różne tablice informacyjne i możecie na przykład zobaczyć jakieś informacje właśnie na temat konkretnych dinozaurów. I teraz sobie przejdziemy i pokażę Wam różne fajne eksponaty. T-Rex, którego widzicie przede mną, jest prawdziwych rozmiarów. Został właśnie zrobiony jako taka ruchoma atrakcja tutaj. I powiem Wam, że przyciąga uwagę szczególnie dzieci, ale też i dorosłych. Mi bardzo się podoba. I tak jak mówiłam, jest odtworzony w takiej skali 1 do 1, więc
Zobaczcie, jaki kieł. Macie kolejną czaszkę dinozaura i możecie właśnie poczytać na jego temat. Zaplanujcie na odwiedziny tego muzeum co najmniej kilka godzin, tak żeby można było sobie postać, poczytać, pooglądać. Ja dziś przejdę sobie tylko tak szybko, żeby wam pokazać tak dużo, jak się da. A tu macie kolejny eksponat, po raz kolejny jakby rzeczywistych rozmiarów, więc jak dopiero jesteście tu na żywo, to widzicie, jakie to wszystko było ogromne. Tu mamy po raz kolejny super wielki egzemplarz. Możecie zobaczyć na tle ludzi, jakie to wszystko jest duże. Tu następne. Już wychodzimy z działu z dinozaurami i idziemy na następne. Tam jeszcze z przodu jest sklep, gdzie możecie sobie kupić różne akcesoria właśnie z dinozaurami. Jest ich naprawdę dużo, więc jeśli będziecie z dziećmi, to na pewno będą chciały jakąś pamiątkę, więc bądźcie na to gotowi. A teraz idę na dział z ssakami. Więc po raz kolejny mnóstwo wspaniałych eksponatów. Jeśli chodzi o te eksponaty tu, to z tego co wyczytałam, część z nich to prawdziwe jakby wypchane zwierzęta, a część to sztuczne. Ciężko mi powiedzieć, który jest jaki. Przypuszczam, że tu w opisach są takie informacje. Oczywiście gatunki, które już wymarły, to na pewno są sztuczne, natomiast takich prawdziwych z tego co czytałam i co możecie właśnie wyczytać na ich stronie internetowej, to są prawdziwe jakby wypchane zwierzęta, które zostały tu podarowane przez na przykład zoo w momencie, gdy jakieś zwierzę już było starsze i po prostu umarło. Jesteśmy dalej w dziale ssaków i tu są takie zwierzęta, nie wiem jak to nazwać, zrobione w skali 1:1 i zobaczcie ten okaz, to jest niesamowite. Wyobraźcie sobie, że takie piękne stworzenia pływają w oceanach. Tu na przykład mamy słoń, nosorożec, tu po raz kolejny mamy szkielet. Jest i nawet hipopotam. Są jeszcze delfiny, orki, więc takie ssaki wodne. Są tu też na przykład takie mapki, które pokazują, gdzie dane zwierzę występuje. Tu mamy na przykład Afrykę. Różne ciekawe fakty. Więc można sobie pooglądać, poczytać i dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy. Tu można sobie jeszcze wyjść na górę, żeby lepiej zobaczyć właśnie te eksponaty. Jestem ciekawa waszej opinii. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie na ten temat. Czy kiedykolwiek byliście tu na przykład w tym muzeum albo w jakimś podobnym. Generalnie moim zdaniem jest to mega super miejsce i serdecznie każdemu polecam odwiedzenie. Ja tu zawsze biorę wszystkich znajomych, rodzinę jak tylko
przyjeżdżają do Londynu, bo jest to super atrakcja i na dodatek darmowa, więc po prostu nie można jej ominąć. Tu macie informacje na temat słoni na świecie. Tu jest jeden z eksponatów. Powiem Wam, że ja w Tajlandii miałam możliwość bycia w takim sanktuarium i dotykania, karmienia tych słoni i powiem Wam, że jest to niesamowite doświadczenie. Te istoty są po prostu przepiękne, przecudowne i super delikatne, pomimo, że są tak wielkie. I pamiętam, jak karmiliśmy je bananami, one tak delikatnie brały te banany trąbą. No było to cudowne doświadczenie. Tu w muzeum jest parę takich kawiarni i możecie sobie tu kupić jakąś przekąskę, jedzenie, napoje. Tak więc jak sobie na przykład nie weźmiecie wody, to dobrze, żebyście wiedzieli, że tu możecie sobie na przykład kupić. A teraz wracam na główną salę, a stamtąd idę na następny dział. Jesteśmy w kolejnej strefie, gdzie znajdują się między innymi insekty. A więc nic przyjemnego jak dla mnie, ponieważ nie przepadam za pająkami. Tu są prawdziwe kraby. A tu możecie zobaczyć, jakie różne robaki możecie znaleźć w domu. Na przykład, co znajdziecie w mące, co znajdziecie za kuchenką, albo w zlewie. Tu wchodzimy teraz na dział z ptakami. Powoli kieruje się do następnej strefy, w której są różnego rodzaju kamienie, skamieniałości, więc to też jest bardzo ciekawe. Wiele z tych eksponatów właśnie jest tak wystawionych, można je dotykać. Niektóre są prawdziwe, niektóre są jakby imitacją, ale bardzo, bardzo rzeczywistą. Czytałam, że niektóre eksponaty są dosłownie odtworzone z mikroskopijnymi detalami, więc to też jest ciekawe. Bardzo często idąc z działu do działu trzeba przechodzić przez różnego rodzaju sklepy i kawiarnie. Tak więc jak jesteście dziećmi, to na pewno kusi, żeby robić jakieś dodatkowe zakupy. A teraz idziemy do następnego działu. Będziemy wjeżdżać przez taką wielką kulę. Zresztą pokażę Wam wszystko za chwilę.
więc jesteśmy na kolejnym z działów wulkany i trzęsienia ziemi. Tu jest bardzo ciekawie, tak jak mówiłam, jest dużo różnych fajnych skamieniałości i jest też taka... taki pokój, który imituje trzęsienie ziemi, więc później tam podejdę i Wam go pokażę. Kolejny dział, tym razem o powstaniu ziemi, jak to wszystko się zaczęło. Tak jak wspomniałam wcześniej, jest tu naprawdę dużo eksponatów. Tu na przykład bardzo ciekawe, macie pokazane, jak zbudowany jest dany minerał. Natomiast tu możecie zobaczyć wszystkie przepiękne kamienie, które używane są w biżuterii. Są zarówno te nieoszlifowane, jak i oszlifowane. Zobaczcie, jak pięknie się prezentują. A teraz przejdziemy do takiego ciekawego działu, czyli ewolucja człowieka. I don't see my part.
tu jest bardzo ciekawe, ponieważ macie przykładową czaszkę oraz później rekonstrukcję, jak ten człowiek mógł wyglądać. Moi drodzy, to był już ostatni z działów, jaki chciałam Wam dziś pokazać. Mam nadzieję, że podobała Wam się moja wycieczka po Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Jeśli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę oraz jak zwykle zapraszam do subskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z wszystkimi nowymi filmami. A teraz będę się już z Wami żegnać. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia następnym razem. Pa!